Panie, Ty jesteś wielkim. Ty jesteś świętym Bogiem. Dziękujemy, że Panie dajesz nam tą możliwość, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu. Jesteśmy po to, aby skosztować dzisiaj Ciebie na nowo. Aby z Twojego stołu, Panie, skosztować kolejnych potraw. Ty dajesz słowo, które syci. To nie jest zwykła litera. Ty dajesz słowo, które zmienia życie. Chcemy dzisiaj, Panie, nasycić się tym Słowem, na nowo skosztować, Panie, dlatego, że Ty przygotowałeś dzisiaj tłusty pokarm dla każdego z nas. Panie, ja się o to modlę, abym tak, jak był posilony, kiedy się przygotowywałem do tego Słowa, aby każdy dzisiaj wziął z tego Słowa, aby dzisiaj wziął, Panie, tłusty pokarm, dlatego, że, Panie, jako Twoi synowie, jako Twoje córki, dzisiaj chcemy zasiąść przy stole uczty. My nie chcemy się żywić, Panie, tym, co spada. Nie chcemy się żywić, Panie, okruchami spod Twojego stołu. Ale Ty dzisiaj kolejny raz zapraszasz nas. Usiądźcie, Synowie Boży. Usiądźcie, córki, do stołu, bo dzisiaj mam dla Was pokarm. Dzisiaj mam dla Was posilenie. Dzisiaj mam dla Was uleczenie w Słowie. Dzisiaj niech popłynie, Panie, spod Twojego tronu żywa woda dla każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas i błogosławię Go w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, niech będzie wychwalony nasz Pan, Jezus Chrystus, Bóg Ojciec i Duch Święty, który jest tutaj na tym miejscu. On jest po to, aby też dzisiaj dać Tobie i mnie ze stołu swojej obfitości. I tylko od nas zależy, co dzisiaj weźmiemy. Ja się o to modlę, żebym tak samo jak wy dzisiaj był nasilony tym słowem, które będę wypowiadał, bo wiecie, że słowo w pierwszej kolejności zawsze posila tego, kogo wypowiada, bo ono dla mnie jest tak samo odkrywcze. Ono jest tak samo dla mnie uleczeniem, posileniem, ale się modlę, żeby każdy z nas dzisiaj ze stołu obfitości wziął coś dla swojego życia. Kiedy Ruta dzisiaj mówiła o Marii i Marcie, kiedy Jezus do nich przyszedł, tak sobie pomyślałem, że właśnie tam są dwie dobre rzeczy, bo to Marta zaprosiła go do domu. Ona była zawsze aktywna, ale to Maria siadła i słuchała. Jest czas naszej aktywności, jest czas naszego zabiegania, nawet w dobrych sprawach, nawet w Królestwie Bożym, ale też i w sprawach domowych. Ale jest czas, kiedy możemy, a wręcz powinniśmy usiąść, wyciszyć się i posłuchać, co Duch Święty do nas mówi. Bo On chce mówić, On chce przemawiać i także dzisiaj chce odpowiedzieć na nasze pytania. Może nawet te niewypowiedziane. Może też nie poprzez nawet słowa, które ja wypowiem, ale społeczność z Duchem będzie powodowała to, z Duchem Świętym, że Twoje pytania nagle znajdą odpowiedź w środku Ciebie. I tego dzisiaj życzę każdemu z nas. Kochani, kiedy przygotowywałem się do tego zwiastowania, a mój temat brzmi, gdyż bój toczymy, to pomyślałem sobie, że jakoś jest taka duża kolejka zwiastowań militarnych, że od samego grudnia cały czas mówimy, przypomnę tylko, brat Sebastian mówił, kuszenie, jak zwyciężać. Brat Leon mówił, poza zasięgiem wroga. Ja ostatnio mówiłem, aby podwójna odpłata, aby się domagać. A dzisiaj chcę mówić na temat, gdyż bój toczymy. Ale powiem wam, to nie ma nic wspólnego z sytuacją polityczną na Ukrainie. Chociaż to ona nie jest tam wcale do śmiechu, ale kiedy pytałem się, modliłem się, co mam mówić, to Duch Święty odczułem tak bardzo wyraźnie, powiedział, kontynuuj to, co mówiłeś ostatnio. I tylko tak dla przypomnienia chcę wspomnieć, że mówiłem ostatnio o historii Joba i jego zmagania, ale przede wszystkim chciałem ostatnio powiedzieć, żeby się koncentrować na tym, że Bóg daje dobre rzeczy, a diabeł złe rzeczy i żebyśmy tego nigdy nie mylili. I też jedną z takich głównych myśli, która się przewijałaby, jest to, że Bóg ma cudowną zdolność nawet kiedy spotyka nas zło, żeby to przemienić w swoje dobro. I mamy rozeznawać, co pochodzi ze źródła Bożego, a co pochodzi ze źródła naszego przeciwnika. I żebyśmy nigdy tego nie mieszali. I w pewnym sensie będzie to nasza jakaś tam dalsza kontynuacja. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, chcę zacząć od tego fragmentu, który jest zapisany w Efezjan, liście do Efezjan, 6 rozdział. Na początek przeczytamy tylko wersety 2, 11, 12.
z przekładu brytyjskiego, które zachęcają, instruują, a wręcz ostrzegają nas, co nas czeka. I apostoł Paweł pisze tam tak. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, zakłócami duchowych sił na wysokościach nieba, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jeśli chodzi o walkę duchową, to ja dostrzegam takie dwa stereotypy albo dwie takie opinie, które często w chrześcijaństwie funkcjonują. Jedni walce duchowej nadają zbyt wielki wyraz, egzaltując niejako się cały czas tym i nakręcając, a inni znowu lekceważą, w ogóle o tym nie mówią. I myślę, że każda z tych skrajności jest niepoprawna, że my żyjemy w pokoju, w radości i w obecności Bożej, ale mamy też mieć świadomość, że zresztą tak jak pastor Jan Kenik ostatnio teraz w niedzielę powiedział, że my jesteśmy na wojnie. I to też kolejne nawiązanie. Więc dlatego pozwólcie, że będę mówił na ten temat, dlatego że jest to rzecz, która zmusza nas do czujności. I prawdą jest, że będziemy uczestniczyć w walce duchowej. To nie jest kwestia, że ja chcę, czy ja nie chcę. To nie jest kwestia, że mi się to podoba lub nie, a to nie jest kwestia, że to napotyka moją teologię lub jest sprzeczne z teologią. Apostoł Paweł tutaj mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, bo będziecie toczyć walkę duchową. Dlaczego? Dlaczego ta walka duchowa nas dotyczy i dlaczego ona będzie naszym udziałem? Dlatego, że diabeł nienawidzi wszystkiego, co ma dla Boga wartość. A dla Boga wartość największą masz ty i ja. Powtórzę to jeszcze raz. Dla Boga największą wartość masz ty i ja, a diabeł nienawidzi wszystko, co ma dla niego wartość. Dlatego ty i ja będziemy na pierwszej linii ataku diabelskiego, dlatego że on chce się rozprawiać z tym, co ma, tak jak powiedziałem, dla Boga wartość. Dlatego porzekadło ludzkie, które funkcjonuje, mówi, że tak, że jeżeli chcesz żyć w pokoju, to szykuj się na wojnę. Pokój w Bożym Królestwie musi opierać się na świadomości zagrożenia co naszego przeciwnika, to, co on chce zrobić w naszym życiu, ale musi też dawać nam siłę ze źródła Jezusa Chrystusa, bo on jest zwycięzcą na krzyżu i on diabła już zwyciężył. I to są dwie prawdy, które muszą się przeplatać. Apostoł Piotr nam przypomina w swoim pierwszym liście, pierwszy list Piotra, piąty rozdział, 8-9, to początek 9 wersetu. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, gdyż wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym lew ryczący, wypatrując łupu. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze. Tutaj nie ma, jak widzicie, opcji. Tutaj nie ma, że to będzie spotykało niektórych czasami. Tu jest napisane, że mamy być czujni, dlatego że on krąży. I tylko nasza świadomość zagrożenia będzie powodowała, że ten mur duchowy wokół nas będzie na tyle szczelny, że on od tego się będzie odbijał. To jest przesłanie, które napisał apostoł Piotr do naszego życia, żeby się spodziewać różnych przeszkód. Bo kiedy nasz wzrok duchowy jest wytężony, wtedy łatwiej zauważamy te przeszkody, łatwiej możemy je zidentyfikować i podjąć też odpowiednią reakcję. Dlaczego te przeszkody Bóg dopuszcza? Dlatego, że zmaganie się z tymi przeszkodami będzie powodowało wzrost naszej siły duchowej, a poprzez to także i naszej dojrzałości. To jest coś takiego, jak pewnie niektórzy z was, może młodsze pokolenie, chodzi na siłownię. I dopóki ręka pracuje luźno, to te mięśnie się nigdy nie wzmocną, ale jak obciążymy je jakimś ciężarem, jakimś hantlem, jakimś tam obciążeniem i wykonujemy te ruchy i one będą regularnie, ta fizyczna siła będzie nas wzrastać. I to bardzo podobnie też wygląda w sprawach duchowych. Kiedy jesteśmy czujni, kiedy wiemy, że te przeciwności się znajdują na naszej drodze, kiedy je identyfikujemy, kiedy możemy podjąć naszą odpowiednią reakcję, to
ta nasza świadomość duchowa, ta siła duchowa, ale też i doświadczenie będzie wzrastać. I w liście do Rzymian są takie słowa, które pokazują tą kolejność. List do Rzymian, 5 rozdział 3-5. Lecz nie tylko tym, to jest dopisek z poprzedniego zdania, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności, a więc przeciwności, o których mówimy, wyrabiają wytrwałość. Wytrwałość, siłę charakteru. Siła charakteru, nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc przeciwności wyrabiają wytrwałość. Wytrwałość, siłę charakteru. Siła charakteru, nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Wzrost duchowy dokonuje się poprzez przechodzenie przez pryzmat przeciwności. Widzimy, że one są etapem na naszej drodze duchowej i one są zaplanowane przez Boga, ale nie po to, żeby nas pognębiać, ale po to, żebyśmy mogli dochodzić do dojrzałości. Ale tu także jest potrzebne nam rozeznanie duchowe, jakie jest źródło pochodzenia tych przeciwności. I o tym mówiłem troszkę w poprzednim zwiastowaniu. Jeżeli nie słyszałeś, czy ktoś może, kto odsłuchuje, to zachęcam, bo to łączy się potem w jedną całość, aby zerknąć do poprzedniego mojego zwiastowania. Mówiłem tam, jak wspominam, o Jobie, bo Job usłyszał od Boga zapytanie, kim jest ten, kto zaciemnia mój plan? A Job powiedział, to ja, znałem cię tylko ze słyszenia. A więc czytamy te słowa u Joba praktycznie na samym końcu księgi, to jest przedostatni rozdział, a całe wcześniej 40 rozdziałów dywagacji Joba z przyjaciółmi, dywagacji Joba z żoną i różnych mądrości, które są zapisane, Job podsumował tymi słowami. Cofam wszystko. Nie znałem cię, Boże. Kajam się przed tobą, to ty jesteś dobry. I wtedy przychodziła do Joba przemiana. A więc ta czujność i to rozróżnianie przeszkód powinno nas interesować, powinno w nas wzrastać, dlatego że będzie to pomagało identyfikować i odpowiednie reakcje w naszym życiu. Jak mamy się zachować w czasie konkretnej sytuacji. Pamiętamy z Ewangelii, że Jezus, kiedy chodził po ziemi izraelskiej, on czasem leczył ludzi, a czasem wyganiał demony. I w zasadzie nikt mu nie mówił, co masz zrobić, Jezusie, w tej sytuacji. On po prostu wiedział to. Jednego leczył, a w drugim go leczył poprzez wyganianie demonów. Apostoł Paweł w Efezie mówi o walce duchowej. To czytaliśmy. Ale w Rzymian znowu mówi nam o walce z grzechem w nas, ze starą naturą. Więc też różne źródła. Dlatego rozeznawanie tego pochodzenia jest takie ważne, bo przeszkody mogą być różnego pochodzenia. I kluczową rolą jest identyfikowanie, co jest ich źródłem. Ducha Świętego się słucha, starą naturę się krzyżuje, a demony się wygania. I to są trzy rzeczy, które mogą nas spotykać w naszym życiu. I tak myślałem, jak zilustrować to, co mówię, żeby to nie było tak teologicznie zagmatwane. I przyszła mi na myśl taka bardzo prosta, oczywiście fikcyjna sytuacja życiowa, która te trzy wątki może poruszać. Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy wierzącą osobą, która ma udać się na spotkanie modlitewne w kościele. Sytuacja, która dotyka nas w zasadzie co tydzień. I teraz w domu przed wyjściem następuje wymiana zdań, z tej wymiany zdań jest awantura, padają brzydkie słowa, ktoś powiedział za dużo, ktoś powiedział coś innego. Jesteśmy tak wzburzeni, że już mówimy, sorry, ale to ja już na modlitwę nie mogę iść, bo jestem tak rozdygotany w środku. Sytuacja, która mówi, że stara natura jednak wzięła górę. Albo pociągnijmy ten wątek dalej. Udajesz się na modlitwę, żona czy mąż cię błogosławi, czy jedziecie razem, wsiadasz do samochodu i już chcesz wyjeżdżać, żeby zdążyć do kościoła, odpalasz samochód, a tu cisza, akumulator rozładowany. Ale przecież on był nowy, Janusz go sprawdzał, auto ma dopiero 2 lata. No nie ma prądu. Nie masz na to wpływu,
a jednak spotyka cię okoliczność, która blokuje ci dojście na modlitwę. Według mojego rozeznania to atak duchowy, który został na ciebie postawiony. Albo jeszcze jedna sytuacja. Jedziesz na modlitwę, wsiadacie do samochodu, wszystko pięknie, samochód odpala, jedziemy drogą, mamy czas wyliczony. Nagle patrzysz się, była wichura, drzewo leży przełamane przez drogę, wycinają go strażacy i mówią, przepraszam, nie ma przejazdu, musisz jechać 3 kilometry obok. Tam przez most, przez Wisłę, przez Zawodzie też objedziemy, no więc już, wiecie, dygawka w sercu, czemu to drzewo i tak dalej. No ale dobra, objeżdżamy, jedziemy przez most Wisła, przejeżdżamy, ale nagle widzimy, że na tej barierce stoi jakiś człowiek, który trzyma się co prawda liny, ale stoi jakoś tak niepewnie. Zatrzymujemy samochód, podchodzimy, czy można mu pomóc. Nie, nie, już jemu już nic nie pomoże, już, on już jest w takim stanie. Zaczynamy rozmawiać z nim, zaczynamy mu mówić świadectwo. On schodzi z tej barierki, zaczynacie rozmawiać i w efekcie możesz mu podzielić się Ewangelią. Do człowieka wstępuje nowa chęć życia, nowa nadzieja życia. Nie dojeżdżasz na modlitwę, bo już ona przeminęła. Ale czy nie było warto pojechać tą drogą? To Duch Święty cię zatrzymał. I chociaż w pierwszym odruchu możesz myśleć, co to za przeszkoda, kiedy to drzewo leżało tutaj, to jednak źródło tej przeszkody nie było diabelskie, to nie była natura. Ale Duch Święty miał dla ciebie lepszy plan, bo potrzebował cię użyć w zupełnie innym miejscu. Czy modlitwa była zła? Nie, ona była cudowna. Ale Boże Królestwo jest wszędzie. Jako wojownicy, jako Jego świadectwo, byłeś potrzebny w zupełnie innym miejscu. Dlatego powtórzę jeszcze raz to samo, że Ducha Świętego musimy słuchać. Demony wyganiać. Ale starą naturę w sobie musimy cały czas krzyżować. I mówiąc o tej walce duchowej, możemy przejść do takiego fragmentu, który jest zapisany w Dziejach Apostolskich, to jest 16 rozdział, 6-7. I to będzie nam ilustrowało jeden z tych fragmentów, jeden z tych sytuacji, które opowiedziałem. Dzieje Apostolskie 16:6-7. Przez Frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa. Duch Święty powstrzymał ich od tego. W Azji. Gdy zbliżyli się do Mizji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. I kiedy apostoł Paweł ze swoimi pomocnikami byli w podróży i spotyka ich taka sytuacja, to ja sobie wyobrażam, gdybym był na tym miejscu, to cóż może być lepszego od głoszenia Bożego Słowa tutaj w Galacji czy w Mizji? No przecież jeżeli przychodzą przeciwności, a ja tutaj mam głosić nową nowinę, Ewangelię ludziom, no to przecież to musi być źródło pochodzenia od przeciwnika. Ale apostoł Paweł dobrze zinterpretował, a ewangelista Łukasz zapisał, bo on jest autorem Dziejów Apostolskich, źródło pochodzenia tej przeciwności. To nie była przeciwność diabelska, to nie była żadna przeciwność starej natury. To Duch Święty potrzebował ich w zupełnie innych miejscu. Czy to było złe, że oni chcieli by głosić w Mizji czy w Galacji to słowo? Nie, dobre. Ale w związku z budowaniem Bożego Królestwa Duch Święty uznał, że ważniejsze, aby oni się znaleźli teraz w zupełnie innym miejscu. I pomimo, że to jest taki przykład naprawdę, powiedzmy, dużego formatu, to nas w drobniejszej wersji może to spotykać na co dzień. Dlatego módlmy się o czujność, abyśmy nie interpretowali wszystko do jednego worka. Dlatego, że źródło pochodzenia przeszkód może też być od Ducha Świętego. A więc to mamy pierwszą sytuację. Druga sytuacja, przeszkody mogą pochodzić z nas samych, będą odzywać się pozostałości starej natury. I list Jakuba, 1 rozdział 13-15, niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze.
to one go pociągają, nędzą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I tu jest drugie miejsce albo druga sytuacja, skąd mogą pochodzić przeciwności w naszym życiu. Ja tutaj widzę taką sekwencję. Myśl w naszej głowie, żądza, grzech i śmierć. I od nas tylko zależy, czy my ten łańcuch jesteśmy w stanie przerwać. Ale przerwać go możemy tylko w określonym, do określonego momentu. Kiedy jest myśl, mamy władzę duchową, aby tą myśl poddać pod panowanie Boga. Ale nawet jeszcze, jeżeli ta myśl zrodzi żądzę, to dalej mamy autorytet Ducha Świętego w sobie, aby tą żądzę poddać pod panowanie Boga. I autorytet Jezusa Chrystusa upoważnia nas do tego, abyśmy nakazali tym myślom, nakazali nawet tej żądzy, aby została poddana pod jego stopy. Natomiast gdy z tego powstanie grzech, a żądza nie jest bezpłodna, tak samo jak myśl nie jest bezpłodna, ona rodzi. Rodzi żądzę, a żądza rodzi grzech. Nawet gdy powstanie grzech, to jeszcze mamy Jezusa Chrystusa na krzyżu. Amen? Dzięki, Tomku. Jeszcze mamy Jezusa Chrystusa na krzyżu, dlatego że krew Jezusa Chrystusa obmywa nas od wszelkiego grzechu. Nie jesteśmy bezradni nawet w tej sytuacji. Dopiero kiedy jest śmierć. Kiedy jest śmierć, to już nie ma nic dla nas ratunku. Więc źródłem kuszenia przeszkód mogą być nasze wewnętrzne pożądliwości, jeżeli nie zostaną na czas zatrzymane. Przez Ducha Świętego masz autorytet, aby się przeciwstawić temu. Dlatego, że pokusy mają na celu wyzwolenie z nas wszystkiego to, co najgorsze, aby wszystko, co najlepsze w Jezusie Chrystusie nie stało się naszym udziałem. Przeczytam to jeszcze raz. Pokusy mają na celu wyzwolenie z nas wszystkiego to, co najgorsze, aby być przeszkodą do tego, co Bóg ma dla nas najlepsze. Dlaczego znowu powtórzę to samo, że czujność duchowa jest ważna, abyśmy wiedzieli, abyśmy nie przespali tego momentu, do którego możemy zareagować. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli już wejdziemy w poziom grzechu, sprawa nie jest beznadziejna, ale reakcja już jest zupełnie inna. My już z tym nic nie zrobimy, tylko Jezus Chrystus i Jego krew oczyści i ona jest naszą nadzieją. Ewangelia Mateusza, ja tylko wspomnę, mówi, że z serca człowieka pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusty, kradzieże i tak dalej. Fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To wszystko pochodzi z serca człowieka. I kiedy mamy doświadczenia, że jesteśmy kuszeni, że przychodzą myśli, że przychodzą różne żądze, które nami czasami targają, to tylko musimy jedną rzecz pamiętać, że one nie pochodzą od Boga, że to nie Bóg. Tak jak tutaj jest napisane, bo Bóg nikogo nie kusi, jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. Wierzący ma w sobie autorytet Ducha Świętego. Duch Święty, kiedy rodzimy się, on zamieszkuje w nas, on się łączy z naszym duchem. Ale kwestią czasu jest, kiedy reszta naszego ciała, kiedy nasze ciało i kiedy nasza dusza, czyli reszta naszej osoby, zostaną całkowicie podporządkowane obecności Ducha Świętego. I jest to proces, kiedy rodzimy się, czasami widzimy jakieś reakcje u ludzi świeżo nawróconych, ja pamiętam swoje jeszcze bezpośrednio, to jeszcze nie były reakcje wytworzone z Ducha Świętego, dlatego że jeszcze to ciało miało wiele do powiedzenia. Dlatego kiedy mamy takie doświadczenia, wiemy, że jest ten, który rozpoczął w nas pracę, Jezus Chrystus, i on ją dokończy. I to jest proces, który będzie trwał. Kiedyś pewien kaznodzieja powiedział, że my nawracamy się w duchu i to jest w jednym momencie, kiedy szczerze przychodzisz do Boga, kiedy oddajesz Mu swoje życie, to jest jeden moment, kiedy stajesz się zbawiony. Ale kiedy stajesz się użyteczny dla Bożego Królestwa, to jest to proces, który będzie trwał. To jest proces obróbki twoich myśli, to jest proces obróbki twoich pragnień, to jest proces obróbki twoich reakcji
Nawet na złe rzeczy, jak ktoś dziubnie. I to jest obróbki twojego czy naszego portfela. Bo ktoś powiedział, że portfel nawraca się ostatni. Chyba coś w tym jest. A więc stara natura w nas musi być krzyżowana. Jeśli są w nas jej pozostałości, powinny iść na krzyż. Tam jest miejsce. Musimy odcinać, jeżeli widzimy w sobie takie reakcje, to musimy od niego odcinać źródła zasilania. To może być naprawdę przemyślane, kiedy widzimy, że na przykład gości w nas strach. Zidentyfikujmy, czym się karmimy. Jeżeli jest strach, ja sobie wyobrażam, że dzisiaj wiele ludzi żyje w strachu. Jeżeli oglądamy wiadomości i słyszymy, co się dzieje i kiedy cały czas są te prognozy dotyczące zdrowia i są prognozy dotyczące wojny i prognozy dotyczące, nie wiem, krachu ekonomicznego i cokolwiek jeszcze tam innego, to w człowieku powoduje strach. Ale jeżeli widzisz, że strach zaczyna w tobie powiększać się, to odetnij źródło zasilania. Zagłódź go. Zagłódź go. Jezus, kiedy szedł z uczniami i zobaczył, że jest drzewo, które nie przynosi owoców, on go przeklął, ale co się stało? To nie drzewo uschło od razu, tylko uschło od korzenia. On przeciął źródło zasilania. Odciął korzeń. Jeżeli problemem jest na przykład jakaś sytuacja, zidentyfikuj, gdzie jest korzeń tej sytuacji i to odetnij. Kiedyś świadectwie, ale to autentyczna taka historia, na jakiejś tam grupce modlitewnej też rozmawialiśmy o różnych pokusach i jeden nerwowy kolega, on powiedział, po prostu wyrzucił telewizor przez okno, bo on wiedział, że to jest jego źródło pokusy. Ja nie mówię, że od razu mamy źródło, że mamy telewizor przez okno wyrzucać, bo może jeszcze komuś spaść na głowę, ale wiecie, o czym mówię. Możemy, mamy władzę i mamy autorytet, żeby temu złemu źródłu, które w sobie jesteśmy w stanie zidentyfikować, odciąć źródło zasilania. Możemy, ale powinniśmy na to miejsce wprowadzić, nie zostawiać pustego miejsca, ale na to miejsce wprowadzić Boży pokarm. Dlatego, że z Bożego pokarmu następuje pokój. Pokój nigdy nie będzie wzrastał w nas, jeżeli będzie pustka. Jeżeli coś wyrzucisz i jest puste miejsce, to ten pokój tam nie wzrośnie, bo tam nie ma ziarna. Ale jeżeli na to miejsce wprowadzimy Boże Słowo, zaczniemy się karmić Jego nadzieją, karmić Jego obietnicami, karmić Jego Słowem, to, co powiedział do swoich świętych, to w nas będzie wzrastał pokój. To, co siejemy, albo to, co kto sieje w nas, to będzie w nas wrastało. Boże Słowo daje pokój, daje nadzieję. To, co ten klimat, co świat proponuje, daje strach, daje beznadzieję i daje brak perspektyw. Mamy więc krzyżować złe nawyki, złe praktyki, zanim zamienią się w poważniejsze przeszkody, zanim dojdzie do poziomu grzechu. Czyli na poziomie myśli, na poziomie żądzy. Będą destrukcyjne dla naszego życia duchowego i fizycznego. Po prostu powiedzmy do swojego ja komunikat do starej natury. Twoje miejsce jest na krzyżu. Nie będziesz więcej obsługiwana. Nie będziesz więcej mną kierować. Nie będziesz więcej zarządzać. Moje źródło zarządzania jest w duchu. Moje źródło życia jest w duchu, które jest we mnie. Niech ono przejmuje kontrolę nad moimi myślami. Niech ono przejmuje kontrolę nad moim słowem, nad moimi pragnieniami, a będziemy wzrastać w obfitości, w pokoju, radości. Więc zanim zaczniemy jeszcze szukać diabelskich zasieków na naszym życiu, zanim zaczniemy Jego jeszcze obwiniać o to, co On chce zrobić w naszym życiu, spojrzyjmy naprawdę takim otwartym, duchowym okiem na to, czy lepszym rozwiązaniem dla tych sytuacji nie jest krzyż. Krzyż naszych pożądliwości, krzyż naszych starej natury, bo ona tam się powinna znaleźć. I potwierdza to list do Rzymian 12:2. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre,
przyjemne i doskonałe. A więc widzimy tutaj, że jest stary sposób myślenia i jest nowy sposób myślenia. I mamy wykonać pewną pracę. Tutaj jest nie podporządkowujcie się już, czyli wystarczy już, wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Przeobrażanie tego sposobu myślenia to jest odcinanie źródła zasilania dla starej natury. Ona się musi czymś karmić. Prawo życia mówi, że jeżeli coś się karmi, to rośnie. Jeżeli coś się przestaje karmić, to karłowa cieje, w efekcie umiera. Dzieci nasze, wnuki czykolwiek, futrujemy, jak to się mówi na Śląsku Cieszyńskim, pakujemy jedzenie, żeby one wzrastały, ale spróbujmy przestać dawać jedzenie. No naturalnym jeszcze odruchem będzie to, że zaczną krzyczeć, dopominać się, ale można już wejść w taki stan agonalny, że już nawet nie wiesz, że powinieneś jeść. I następuje wtedy destrukcja dla naszej fizyczności, ale też i duchowości. A więc stara natura cielesna, a nowa natura Ducha Świętego. Stara natura ma iść na krzyż, a nowa natura powinna przejmować kontrolę pochodząca z Ducha Świętego, który zamieszkuje w nas, nad naszą cielesnością, nad naszymi odruchami, nad naszymi słowami, nad naszymi myślami. I wreszcie trzeci przykład, o którym mówiłem, czyli ten już do którego zmierzamy. Przeszkody wynikające z demonicznych ataków, o których pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan. Będziemy zaraz czytać ten dłuższy fragment, czyli cały ten Efezjan 6, 10 do 18, ale to, co chcę powiedzieć i co jest, wydaje mi się, bardzo ważne, zanim do tego dojdziemy. Mamy stawać do boju, mamy być ubrać całą zbroję i tak dalej, ale to nie wyklucza Bożej ochrony, aby się skryć w Jego namiocie, aby się skryć pod Jego skrzydłami, to nie wyklucza, że Bóg nie jest zainteresowany, żeby czynnie chronić swoje dzieci. I to musimy dobrze zapamiętać, że tak jak w Starym Testamencie Dawid często pisał, że on się skrył pod Bożą ochroną i tak dalej, to nie jest to, że jest przeskok w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, że ma być już tylko i wyłącznie walczyć szablą. To dalej obowiązuje, ale dostaliśmy unikalny autorytet Jezusa Chrystusa, którego nie ma w Starym Przymierzu, a który jest dany przez Jego zwycięstwo na krzyżu. Dostaliśmy autorytet Jezusa Chrystusa, dostaliśmy Ducha Świętego do nas i to powoduje, że jesteśmy upoważnieni, co więcej, że jesteśmy wyposażeni i że jesteśmy przeznaczeni również do walki duchowej, ale nie wyklucza to Bożej ingerencji, Bożej ochrony dla swoich dzieci. A więc ten autorytet w Jezusie jest darem Nowego Przymierza i kiedy Jezus mówił o Janie Chrzcicielu, to on mówił, że najmniejszy w Bożym Królestwie będzie większy niż przecież potężny Jan Chrzciciel. To dotyczy ciebie i mnie. Skąd ten przeskok taki? No właśnie, ten przeskok pochodzi z autorytetu Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, który jest w nas. A więc przeczytajmy tą instrukcję apostoła Pawła naszej walki duchowej. Ja od razu powiem, że ja uważam, że ona, tu jest potrzebna głębsza analiza i dużo więcej, żebyśmy się mieli zatrzymać czas na to. I jeżeli będzie taka okazja, to ja bym chciał zupełnie jeszcze osobne spotkanie poświęcić tylko i wyłącznie na temat zbroi Bożej. Ja ją tylko przeczytam, wspomnę parę fragmentów, ale to jest zbyt ważny tekst, żebyśmy tak tylko się prześlizgnęli. W końcu, bracia moi, umacniajcie się Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości,
obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim wejście tarczy wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością, błaganiem za wszystkich świętych. Więc ja nazwałem sobie to instrukcją walki duchowej apostoła Pawła, który zawarł właśnie w liście do Efezjan. I on tutaj wspomina o 8 elementach, ale zanim wymienię jeszcze raz te elementy, tu jest: umacniajcie się w Panu. Więc pierwsza rzecz, którą musimy wiedzieć, że żeby walczyć z czymkolwiek zewnętrznym, mamy być mocni w Panu, nie mocni w siebie, nie mocni w swojej cielesności. Dlatego, że ze swojej cielesności, ze swojej postawy my nie jesteśmy w stanie żadnej walki duchowej wygrać. Możesz wygrać walkę duchową jedynie będąc mocny w Panu. A On jest mocny, to nie znaczy, że my mamy teraz na jakąś duchową siłownię zacząć specjalnie chodzić. Po prostu przyjmij, że On jest mocny w tobie. A więc umacniajcie się w Panu. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. To też jest ważne, bo on tutaj, apostoł Paweł, wymienia dwa razy to. Dwa razy całą zbroję. Dlaczego dwa razy ją wymienia? Żebyśmy byli świadomi, że zbroja Boża, która ma 8 elementów, bez jednego elementu nie jest kompletną zbroją. To nie jest tak, że możemy sobie wybrać pewne fragmenty i tego będziemy używać, miecza będę używać, a już przyłbicy zbawienia nie. Całą zbroję Bożą. I dlatego apostoł Paweł tu dwukrotnie to mówi. Całą zbroję Bożą. Nie ma wybiórczego. Mamy używać prawdy. Prawda to jest Boże Słowo, które zwiastuje Jezus Chrystus. To jest prawda. Diabeł przynosi same kłamstwa. Bóg przynosi prawdę. I zestawienie kłamstw diabła z prawdą Jezusa będzie tym pierwszym fragmentem, gdzie musimy stoczyć bój. Mamy ubrać pancerz sprawiedliwości. A więc sprawiedliwość nasza jest dokonana i jest pełna. Nie możemy mieć wątpliwości co do swojej sprawiedliwości. Nie możesz ująć zasług Jezusa Chrystusa w stosunku do swojego życia. Nie ma pół sprawiedliwości, nie ma częściowej sprawiedliwości. Jeżeli jesteś człowiekiem zbawionym, jesteś w nim sprawiedliwy. Cokolwiek twoje myśli jeszcze na ten temat mogą sądzić. Mamy zwiastować Ewangelię pokoju, czyli czy czas jest dobry, czy czas jest zły, a im bliżej się ten czas końcowy przybliża, abyśmy zwiastowali Ewangelię pokoju. Mamy wziąć tarczę wiary, która zgładzi wszystkie pociski złego. Diabeł będzie ich używał, żeby strzelać do ciebie kłamstwami. Kłamstwa na temat twojego życia, kłamstwa na temat swojej sprawiedliwości, kłamstwa na temat odkupienia na krzyżu, kłamstwa na temat twojego autorytetu duchowego, kłamstwa na temat ważności obietnic Bożych dla twojego życia. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa. Diabeł będzie wrzucał to do naszych myśli. Przyłbica zbawienia, pewność i ufność w Jezusie Chrystusie. On jest naszym orędownikiem. Mamy słowo, że On się wstawia tam, gdzie teraz zasiada na tronie. On się wstawia u Ojca. I to jest proces ciągły. Nie wstawił kiedyś tam i załatwił sprawę. Może dzisiaj masz problem, może dzisiaj masz sytuację, może dzisiaj masz potrzebę. Przyjmij, że Jezus się wstawia. Miecz ducha. Jedno z dwóch ofensywnych, czyli atakujących narzędzi. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Cudownym połączeniem jest Słowo Boże z Duchem Świętym, który jest w nas. Same Słowo może być literą, ale Słowo z Duchem Świętym, który jest w nas, staje się potężną bronią i kiedy wypowiadamy w autorytecie, proklamujemy to, co Bóg mówi, a Duch Święty to potwierdza, to jest broń, której diabeł nie jest w stanie pokonać. I powiedziałem, że to jest jedna z dwóch ofensywnych, bo jest jeszcze modły w duchu.
czyli modlitwa w duchu, która cały czas wzbudza w nas duchową czujność. To też jest tak naprawdę ofensywny element naszej zbroi. Nie zapominajmy o tym. Więc cudowny zestaw to jest ta instrukcja walki duchowej. Przeczytajcie to sobie w domu. Jeżeli, tak jak powiedziałem, będzie jeszcze okazja, to chciałbym do tego powrócić, bo temat jest bardzo, bardzo obszerny. A więc to, co jeszcze możemy tutaj wyczytać z tego fragmentu, bo pisze, że naszym przeciwnikiem nie jest ciało i krew. To znaczy nie jest ciało i krew, tak. Pamiętajmy, że naszym przeciwnikiem nigdy nie jest personalnie jakaś tam osoba. Nawet jeżeli jakkolwiek by ona złe rzeczy ewidentnie robiła dla naszego życia. Naszym przeciwnikiem są siły stojące za tą osobą. I kiedy Jezus rozmawiał sobie z Piotrem, a Piotr bardzo chciał pomóc Jezusowi, powiedzieć, Panie, na Ciebie to nie przyjdzie, to pomimo największej, głębokiej relacji, jaką mieli, usłyszał gorzkie słowa. Odejdź ode mnie, szatanie. Ale to nie było skierowane do Piotra jako apostoła przyszłego, bo już by się musiał zgubić z kart Biblii. To było skierowane do siły, która stoi za jego słowami, z którymi sobie nawet nie był w stanie być może wyobrazić, co wypowiedział. A więc pamiętajmy, że naszym przeciwnikiem nie jest ciało i krew, nie jest osoba, nie jest personalnie żadna osoba i nie powinniśmy kierować ataków w żadną stronę, w żadnym razie w stronę konkretnej osoby, ale zawsze sił stojących za tym. Może sobie myślisz, to takie bardzo duchowe, takie bardzo ciężkie, takie nie dla mnie, ja jestem za słaby, to chcę ci powiedzieć, że jeżeli masz takie myśli, czy dasz radę w walce duchowej, to patrz na Jezusa, po prostu patrz na Jezusa. Bo tak jak zaczęliśmy od tych słów w tym fragmencie, to nie my walczymy, to nie nasza lepsza fizyczność czy gorsza fizyczność, lepsza elokwencja czy gorsza elokwencja, to nie lepszy sposób wysławiania, czy gorszy sposób wysławiania. One nie mają kompletnie znaczenia. Jeżeli masz myśli, czy walkę duchową, czy dam rady, po prostu spójrz na Jezusa. Spójrz na Jezusa i nie odrywaj stamtąd wzroku, dlatego że On tą walkę prowadzi za nas. Potrzebuje naszego ciała, potrzebuje Twojego języka, potrzebuje naszych rąk, aby uwielbiać Go. Ale to On będzie prowadził tą walkę duchową. Więc podnieś wzrok, a stamtąd przyjdzie posilenie. I takim najlepszym przykładem walki duchowej, skoro patrzymy na Jezusa, jest sama ta sytuacja, kiedy Pan Jezus, kiedy pościł i był na pustyni i odpierał ataki szatana. I tam możemy zobaczyć, jak ta walka duchowa mogła wyglądać. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, tylko sam środek tej walki. Zobaczymy wymianę zdań pomiędzy diabłem a Bogiem. Skoro jesteś synem Boga, mówi diabeł, skocz w dół, namawiał. Przecież napisano, i uwaga, diabeł cytuje Boże Słowo. On swoim aniołom polecił cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jaka wielka troska diabła. A Jezus mu odpowiedział, napisano jednak także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swojego. Więc mamy słowo i słowo. Tylko to jest słowo, a tu jest miecz ducha. Dlatego, że diabeł mógł jedynie zacytować literę, którą doskonale zna. I to jest To o tym trzeba pamiętać. Diabeł doskonale zna literę, ale on nie ma miecza ducha. Miecz ducha, którym jest słowo połączone z Duchem Świętym w nas, mamy my, słowo żyjącego Boga. I to jest kolosalna różnica. I w naszym życiu może też być tak, że diabeł będzie cudownie cytował Boże Słowo. Kiedyś słyszałem takiego starszego pastora, który powiedział, że gdyby zrobić taki konkurs, kto więcej zna wersetów, wierzący w kościele czy diabeł, to on powiedział, nie jest pewny, kto by wygrał.
Diabeł cudownie zna Biblię, on cudownie zna wersety. My też powinniśmy się jej uczyć na pamięć. Ale diabeł nie ma Ducha Świętego, które powoduje, że Słowo żyjącego Boga ma moc twórczą. I o tym warto pamiętać. Słowo to nie jest słowo do słowa, to jest słowo do miecza Ducha Świętego, który jest w naszym ręku. Dlatego kiedy diabeł zwodzi ludzi wierzących, on używa często Bożego Słowa. I po to, żeby ci też wprowadzić mętlik, czy mi do głowy, kiedy będzie wyrywał słowa z kontekstu, kiedy będzie nie domawiał słowa dalej, które będzie cytował słowa, które będą akurat mu potrzebne. Pamiętajmy, że to jest logos, zwykłe słowo, które może sobie szabrować. W takim razie, gdzie jest przykład, jak nie walczyć? Bo powiedzieliśmy, Jezus cudownie nam pokazał, jak walczyć Bożym Słowem. To zróbmy teraz dla kontrastu przykład, jak nie walczyć Bożym Słowem. I znowu najlepsza ilustracja jest w Biblii. Ja tego nie zaznaczałem, ale gdyby można było otworzyć Dzieje Apostolskie, werset 15. I tam mamy historię synów niejakiego Skewasa. I znowu oni zobaczyli coś swoimi oczami, zobaczyli pewien fragment walki duchowej, którą prowadził apostoł Paweł i zachcieli to naśladować. Spodobał im się efekt, tak, że to przynosi różnicę w życiu tych ludzi. I mówili tak, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. I jak wiemy, nie skończyło się to dobrze. A co się wydarzyło? Słowa, które oni wypowiadali, nie miały autorytetu mocy Ducha Świętego. Duch Święty nie mieszkał w nich. Znowu było logos w użyciu, a nie miecz Ducha. I tu się chciałem zatrzymać na tym wersecie 15, tak, w tej drugiej części. I demon odpowiedział im tak. I wiecie, dotknęło mnie to bardzo, kiedy się nad tym zastanawiałem. Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, ale wy kto? Albo wy kim jesteście? I teraz mam pytanie do ciebie i do siebie samego. Do której grupy ludzi my siebie zaliczamy? Czy zaliczamy się do tej grupy ludzi, ale wy kto? Czy zaliczamy się do grupy ludzi, która zostanie tutaj dopisana? Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, wiem, kim jest pastor Boguś, wiem, kim jest Janusz, znam Tomka, wiem, kim jest Tomek, znam Leona, dlatego że chcę ci dzisiaj powiedzieć, że diabeł zna lepiej rzeczywistość duchową naszą niż my czasami sami. Demoniczna rzeczywistość zna nasz autorytet w duchu. W tym fragmencie możesz, jeżeli jesteś osobą nowonarodzoną z Ducha Świętego, możesz śmiało wstawić swoje imię. Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, znam Ewę, znam Piotra, znam Jasia, dlatego że oni, w nich zamieszkuje Duch Święty. Diabeł ci będzie mówił, ale wy kto? Nie masz żadnej mocy. Nigdy ci się nie udało, nie masz autorytetu. Ale to będzie jego kłamstwo. Dlatego ten fragment chciałem szczególnie pokazać, że czasami my sami wątpimy w autorytet Jezusa Chrystusa, który jest w nas, ale diabeł go zna. I jest kwestią naszej decyzji, czy my to wykorzystamy, czy się cofniemy w tył. Amen? Amen. Amen. Więc podsumowując, przeciwności, które spotykają nas na drodze, mogą mieć różne pochodzenie. Powtórzę to jeszcze raz. One mogą wynikać z korekty naszej drogi przez Ducha Świętego, gdzie w pierwszym odruchu będziemy widzieć, że to jest jakaś tam przeciwność, ale po owocach poznamy, albo Duch Święty nam to otworzy, że to nie była przeciwność, to było skorygowanie naszej drogi, którą podążamy, aby przynieść lepszy efekt dla budowania Bożego Królestwa. Może to ona wynikać z pozostałości naszej starej natury, która powinna się znaleźć na krzyżu.
Ale może tak być też, że to są diabelskie ataki, z którymi musimy się rozprawić. I musimy się wtedy rozprawić mocni w wierze, tak jak Jakub mówi, przeciwstawcie mu się, a ucieknie od was. Ale skoro się nie przeciwstawimy, to diabeł się czuje swobodnie. Nie musi uciekać, bo nikt się mu nie przeciwstawia. Więc kiedy będziemy przystępować do walki duchowej, módlmy się, aby Duch Święty, który jest w nas, dawał nam światło, a dawał nam rozeznanie, z czym mamy do czynienia. Jakie środki mamy podjąć? Czy mamy spojrzeć w siebie i korygować coś? Czy mamy poskramiać pozostałości jakiejś starej natury, która jeszcze powinna już dawno być na krzyżu? Czy to przeciwnik przychodzi i próbuje kłaść kłody pod nasze życie? Z ciała to jest niemożliwe, ale Duch Święty, który jest w nas, jest najlepszym nauczycielem. On będzie nam pokazywał jasność sytuacji, rozeznanie, źródło pochodzenia i bądźmy w tym czujni. Pokutujmy, kiedy chcemy zaangażować się w walkę duchową. To nie jest walka rzeczywiście taka, wiecie, cyk, 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 jak to z kolegą czasami ramię w ramię się tam ktoś posturka. Walka duchowa jest wygrana przez nas, dlatego że autorytet jest u nas. Jezus Chrystus zwyciężył i on zasiada na tronie, ale musimy do niej podejść z całą pokorą i też zobaczyć w sobie, czy nie jest coś, co powinno zostać właśnie oczyszczone, wyznane, więc pokuta momentalna, co do jakiejś sytuacji, może być też odpowiedzią na tą sytuację. Wiedzmy, że walczymy z pozycji zwycięzcy. To jest taka trudna rzecz, bo kiedy przystępujemy do walki, to nasza wyobraźnia mówi, no nie wiadomo, jak się to skończy. Ale my wiemy, jak to się skończy. Dlatego, że my w tym serialu już widzieliśmy ostatni odcinek. Jezus zwyciężył, a diabeł jest pokonany. I teraz bez znaczenia, ile tam będzie odcinków w tym sezonie, bez znaczenia, ile tam sytuacji różnych jeszcze będzie, ale my znamy ten ostatni odcinek i on się już nie zmieni. I on nadaje ton wszystkiemu temu, co się zdarzy wcześniej. Więc pamiętajmy, że walczymy z pozycji zwycięstwa, bo taka jest pozycja naszego Pana. Zakładajmy całą zbroję Bożą. Nie unikajmy żadnych jego części. Każda część jest ważna. Czy to jest ofensywna, czy defensywna. Używajmy w ataku miecza Bożego Słowa, ogłaszając i proklamując rzeczy, które mają się do danej sytuacji. Biblia, Boże Słowo jest nasączone obietnicami dla ciebie i mnie, dla Bożego ludu. Ono jest nasączone. Gdybyśmy tak, kiedyś miałem taką chęć, być może kiedyś to zrealizuję, żeby czytać pod kątem Bożych obietnic i na czerwono zaznaczać każdą Bożą obietnicę od Księgi Mojżeszowej aż po Objawienie. I jestem przekonany, że tak jak okładka mojej Biblii jest czerwona, to środek też by był czerwony. Dlatego, że tyle jest obietnic dla Bożego ludu. I w końcu módlmy i uwielbiajmy Boga w Duchu Świętym. I modlitwa, i uwielbienie jest dopełnieniem tego wszystkiego, co się będzie działo. Pamiętamy sytuację Pawła i Sylasa. Modlitwa i uwielbienie zmieniło sytuację, sprowadziło Boży cud do ich życia. Tam nie jest napisane, że modlitwa i śpiewanie pieśni. Tam jest napisane śpiewanie hymnów. W oryginale jest napisane śpiewanie hymnów. W języku greckim hymnus tam jest użyte. Zwróćmy na to uwagę, to jest różnica. Nie chcę teraz rozwijać tego wątku dalej. Ale uwielbienie i pieśni w duchu będą powodowały, że diabeł będzie sam zabierał się z danej sytuacji. Nasza bitwa należy do Pana. On ją wygrał. Potrzebuje naszego ciała, potrzebuje mojego ciała, potrzebuje mojej i twojej wiary, potrzebuje mojej i twojej determinacji, ale wszystko, co jest potrzebne, On już nam dał. On już nam dał. Poprzez to, że On dzisiaj zasiada na krzyżu, a my jesteśmy zwycięzcami w Nim. I autorytet nasz został podniesiony do miejsca Jego przebywania, czyli do Bożego tronu. Amen? Amen. I chciałbym zakończyć taką modlitwą, ale proklamacją, żebyśmy to mogli
razem uczynić. I ona jest zapisana w 5 Księdze Mojżeszowej 28, 7 do 10. I mam prośbę, żebyśmy teraz mogli wszyscy powstać i żebyśmy to na głos przeczytali na głos do swojego życia. Abyśmy to razem. Niech to będzie moja i twoja proklamacja dotycząca właśnie tego tematu, jaki jest Boży plan, jaki jest Boży zamysł co do walki duchowej, jaki jest Boży zamysł co do ucieczki diabła, bo tu to wszystko znajdziemy. Weź to słowo jako przesłanie do siebie, ale jednocześnie niech to będzie ogłoszenie, żeby to zwierzchności nadziemskie usłyszały. Tak, jak możemy to przeczytać. A więc Pan wyda ci twoich wrogów. Pobijesz tych, którzy przeciwko tobie powstają. Jedną drogą wyjdą z tobą walczyć, a siedmioma będą przed tobą uciekać. Pan sprowadzi błogosławieństwo na twoje spichlerze i na każde przedsięwzięcie twoich rąk. Pobłogosławi cię w ziemi, którą ci daje On, Pan, twój Bóg. Pan ustanowi cię jako święty lud, zupełnie tak, jak ci poprzysiągł, gdy tylko będziesz przestrzegał przykazań Pana, twojego Boga i chodził Jego drogami. Amen. Kiedy się to wydarzy? Kiedy będziemy przestrzegać przykazań Pana, kiedy będziemy blisko, kiedy będziemy jak pas do ciała przypięci do Jego słowa, On to obiecał dla ciebie i obiecał dla mnie, że kiedy diabeł przyjdzie, a ty przeciwstawisz mu się mocny w wierze, nie mocny w ciele, to on ucieknie siedmioma drogami. Można liczyć te drogi, będzie ich wiele, przyjdzie jedną, ale ucieknie siedmioma drogami. I to jest moja modlitwa dla każdego z nas, abyś, Panie, objawił to słowo dla naszego życia, abyśmy, Panie, to wzięli, to, co jest zapisane w Bożym Słowie. Nie to, co człowiek wypowiada, ale to, co jest zapisane w Bożym Słowie. Aby to, Panie, stanowiło siłę duchową w nas. Abyśmy mogli powstawać, Panie, kiedy jest trzeba. Abyśmy mogli, Panie, kierować swoją proklamację, swoje słowo w tym kierunku, kiedy trzeba. Abyśmy z wiarą mogli wypowiadać słowo, które Ty nam dałeś, bo to jest Twoje słowo, Boże. To jest Twoje słowo, które jest dane dla Twojego Kościoła, dla Twojego ludu. To jest Twoje słowo, które jest dane dla Ciebie i dla mnie. W imieniu Jezusa. Amen.